Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu, a raczej dniach, bo jak to u mnie bywa, pewnie jeden dzień nie będzie. Słuchajcie, mamy godzinę 8:17, praca wre u mnie. Słuchajcie, dzisiaj na Instastory nagrywałam wam, że po prostu od godziny drugiej nie śpię. I słuchajcie, nie wiem po prostu co się stało, jestem trochę przeziębiona, fakt faktem, i ale przebudziłam się tak naprawdę nie ani z żadnego bólu, ani nie wiem, nic mi nie dolegało. Po prostu przebudziłam się, wiadomo, przełknęłam ślinę, no dobra, boli gardło, bolało to boli. Sorki, że tak zerkam w bok, ale zgrywam z lustrzanki filmy na laptopa, bo chcę wam właśnie nagrać makijaż. No i tak, powodu żadnego nie było, no ale wstałam, tam normalnie załatwiłam to, co załatwić miałam. Zjadłam kawałek banana, bo oczywiście zwykle jest tak, że jak budzę się w nocy, to zaraz jestem głodna. No i położyłam się z powrotem do łóżka i tak leżę, i leżę, i leżę, i leżę, i patrzę się, nie no, jest po drugiej, ja dalej nie śpię w ogóle kompletnie nie chciało mi się spać, po prostu obudziłam się tak, jakbym była wyspana. Ja mam już herbatę przygotowaną, tak, że będę popijała, sorki. Ale kwaśna, dużo cytryny dałam. Tak, i po prostu stwierdziłam, że bez sensu, bezczynne jest to moje leżenie, popatrzę trochę coś tam, poczytam na internecie rzeczy, które miałam wcześniej zrobić, a nie zrobiłam, bo gdzieś tam brakowało czasu, bo coś tam, coś tam. No i tak też uczyniłam. No i tak, słuchajcie, przeleżałam do po trzeciej, później mówię, nie no, kładę się spać. Ale leżę dalej i dalej mi się nie chce spać. No to po czwartej wzięłam z powrotem ten telefon i dalej na tym telefonie. I tak mi zeszło do chyba 5:40, bo od razu sobie przerobiłam dla was vloga, też wam na Instastory nagrywałam. Że przerabiam, no i spanie mnie wzięło tak około godziny 6 i to jest po prostu taka pora, gdzie człowiek właśnie ma taki twardy sen. No i zasnęłam, obudziłam się o 7 chyba 20, bo tak wstajemy z Aleksem, ale dzisiaj miał bal przebierańców. No i taka oczywiście tak po prostu śpiąca, tak zmęczona, tak po prostu zmasakrowana, jakbym była na jakiejś imprezie, po prostu czułam się fatalnie i sobie myślę, dobra, odeśpię to, Aleks pójdzie do szkoły, to się położę i prześpię się i tyle. Ale jak się tak, wiecie, rozchodziłam, już robiłam mu tam barwy, bo on za komandosa się przebierał i jakoś tak się mocno rozbudziłam, poszłam jeszcze z Frankiem za jego potrzebą poranną, jak zawsze, no i sobie myślę, kurde, nie będę się kładła, po prostu nagram wam makijaż, bo chciałam wam nagrać jakiś tam makijaż, zwykle w ciągu dnia gdzieś tam się nie wyrabiam, albo tutaj są inne zajęcia, albo coś tam i zwykle odkładam to na potem, albo gdzieś za późno się wyrobię, albo coś tam, no i postanowiłam, że skoro dzisiaj wcześniej wstałam, to zasiadam, nagrywam i tyle. Nie ma, zmiłuj się. Ale muszę najpierw zrzucić filmy z lustrzenki, bo mam test podkładu i makijaż też taki dla początkujących. Znaczy, nazwałam to makijażem dla początkujących. To jest raczej taka przykład takiego bardzo, bardzo prostego makijażu, a jednak takiego, który daje jakiś tam efekt na oku. Więc muszę to zgrać, czekam i zaraz startuję z makijażem takim mocniejszym. Tym razem, znaczy no ostatnio też był mocniejszy, ale mówię o tym takim lekkim dla początkujących, który nazwałam, który się też pojawi na kanale pewnie przed tym filmem, albo po, no nie wiem, nie mam planów co do wgrywania, co, czy chciałabym wgrywać, wiecie, na przemian jakiś filmik kosmetyczny, vlog, filmik kosmetyczny, no taki mam plan, ale co z tego wyjdzie, to się ukaże. W każdym razie czekam, zasiadam, oczesałam, czy na włosach mam odżywkę, bo dawno nie dawałam żadnej odżywki, więc tutaj regeneracja się robi, a ja będę za ten czas robiła dla was makijaż. No, śniadanie sobie zrobiłam, jogurt z płatkami, czy to takie, powiedzmy, moje mini pierwsze śniadanie, tak dla zabicie głoda, do tego herbata, oczywiście z dużą dawką cytryny na gardło, bo kuruje się dalej, no i robimy coś tutaj dla was na YouTube. Pokażę wam efekt. Makijaż gotowi. Makijaż gotowi. Wow. Ilu was tutaj jest? Makijaż gotowy. Udało się, nakręciłam, ale powiem wam, że mi to zajęło. Oj, mi to zajęło długo. Kurde, bawiłam się trochę tym makijażem.
Ale w sumie wstałam po to wcześniej, nie? Żeby się pobawić. Północy nie spałam, żeby właśnie zrobić ten makijaż. Nie no, całkiem serio, bądźmy poważni. No to tak, pobawiłam się trochę, dlatego że ten cień, właśnie ten granatowy cień, to jest jedyny cień z tej paletki, który jest taki, powiedzmy, problematyczny. On jest dosyć twardy, dosyć zbity. No i wiecie, nakładając go pędzelkiem, no niestety troszeczkę mi się to wszystko osypało. Wiecie, to też trzeba dobrze rozblendować, żeby jakieś placki, plamy nie wyszły. Ogólnie efekt cały mi się podoba. W ogóle tu stoi mi lustrzanka i robi mi cień. Poszła. Dobra. No, więc tak. Makijaż gotowy, tak, efekt wydaje mi się, że naprawdę fajnie wyszło. No i mimo tego, że nie przespałam połowy nocy, to no jakoś ten makijaż nie obciążył mi oczu. Takie mocne smoki, wersja imprezowa. Mam doklejone sztuczne rzęsy, to są te rzęsy z którejś z tych chińskich stron. I wiecie, co wam powiem w ogóle? Że te rzęsy, mimo że one są tak, wiecie, ułożone w parach, to różnią się od siebie. Ja specjalnie celowo dobrałam parę, czyli prawą i lewą, tak jak leżały, były przyklejone do opakowania. No i one się niestety różne. Ja już to kiedyś zauważyłam i teraz przy tym no, dzisiejszym makijażu, jak dokleiłam, ja to też widzę, że one się różnią. Także jedno oko jest troszeczkę inne od drugiego, jeśli chodzi o rzęsy, ale to nic. I słuchajcie, jakbyście pytały, co mam na ustach, to na ustach mam Kobo w kolorze 401 i to jest niby liquid matte, czyli niby pomadka matowa, ale ona nie ma matowego wykończenia i ja sobie po prostu dołożyłam troszeczkę pudru, dałam na usta, no i stworzyłam taki efekt, powiedzmy, matu. I wydaje mi się, że wszystko do siebie fajnie pasuje. O, tak, na głowie dalej odżywka, muszę iść to zmyć, bo to w ogóle mi stwardniało. Zaraz mi odpadną włosy. Także słuchajcie, ja w ogóle idę zmywać cały makijaż, bo co, bo nagrałam i zrobiłam ten makijaż tylko i wyłącznie, żeby nagrać wam filmik. W sumie powiem wam, że ogólnie w całej mojej, powiedzmy, przygodzie makijażowo-youtubowej, to jest chyba drugi albo trzeci raz, kiedy ja pomalowałam się i będę zmywała makijaż, bo zwykle jak robię jakiś makijaż, to po prostu, i często wam też mówię, że no nie mam, może nie zawsze mogę nagrać makijaż, dlatego że no po prostu ja w makijażu, jak już się pomaluję, to nie zmazuję, zawsze chodzę cały dzień. No ale dzisiaj nie ma okazji w ogóle, żebym ja w takim makijażu chodziła do, wiecie, do mopa i do garów, więc bez sensu, dlatego idę to zmyć. I tak naprawdę, tak jak wam mówię, to chyba się trzeci raz tak zdarzyło. Kiedyś też zrobiłam makijaż tylko i wyłącznie do filmu i go zmazałam, teraz jest drugi raz, a kiedyś zrobiłam makijaż, chciałam w nim zostać, ale no mimo, że wy gdzieś tam go chwaliłyście, ale to było dawno, dawno, to mi się bardzo nie podobał, nie czułam się dobrze w tym makijażu i go po prostu zmazałam i też był tylko, powiedzmy, do filmu, także to jest trzeci raz, jak tak robię, ale zwykle staram się później w makijażu przebywać, no więc brawo ja, że im mi się udało i taką sobie siłę znalazłam, że mimo, że idę za chwilę to zmyć, a szkoda mi, bo fajnie to wygląda i podoba mi się bardzo, bardzo mi się podoba, nawet bardziej mi się podoba ta wersja makijażu niż tą, którą sobie zrobiłam na Sylwestra. No, także moi drodzy, takie ciemne kolory, jak lubicie smoki, to wyczekujcie filmu, będzie chyba po tym, albo może przed vlogiem, no nie wiem, zobaczymy, już chyba podejmowałam ten temat, który filmik wgrywam kiedy, ale no, także jakbyście były zainteresowane, to wyglądajcie, będzie. No, jest po 10, więc ja zbieram manatki, tutaj wszystko już praktycznie sobie posprzątałam, ogarniam, gaszę lampę i zmykam ogarniać teraz mieszkanie. Jak na nieprzespaną noc, to powiem wam, że nie czuję w ogóle zmęczenia. Mimo tego, no, choroba oczywiście, jakiś tam, wiecie, nos zawalony i itd., itp., ale nie odczuwam jakiegoś takiego zmęczenia fizycznego od niewyspania, także ciekawe, ile to potrwa. Dobra, ja idę to zmywać, idę zmywać podłogi. No i dzisiaj na obiad jest pomidorowa. Pomidorowa, dlatego że później wieczorem idziemy do mamusi robić pizzę. Umówiliśmy się, tak dawno nie robiliśmy, więc takie nasze spotkania rodzinne trzeba podtrzymywać. To jest taka nasza już tradycja. No więc na obiad tak lekko. Zobaczcie, jakie teraz wyszły mi ciemne włosy. Wydaje mi się, że ciemniejsze niż ostatnio i przedostatnio. W sumie to było trzecie farbowanie tą farbą, tym samym kolorem. To jest L'Oreal, dla przypomnienia, bo mega często zadajecie mi pytanie o kolor moich włosów. To jest L'Oreal Preference jasny, popielaty brąz. No, żebym się nie pomyliła. No i wyszły praktycznie... No czarne nie, ale...
Takie bardzo, bardzo, bardzo ciemne, brązowe. Oczywiście ja odrostów nie farbuję, ja farbuję tak troszeczkę, zostawiam swojego naturalnego odrostu i dopiero nakładam farbę. I farbowałam, na dzisiaj było pierwsze, no znaczy oprócz tego po farbowaniu, pierwsze mycie. No, także dosyć, dosyć ciemne mi wyszły, nie? Zobaczcie. To z lampą jest. Zaraz wam jeszcze w ogóle pokażę bez lampy, czy O, widzicie? tu są bez lampy, ale w świetle dziennym blisko okna. Jakieś takie jakby fioletowe miały fioletową poświatę, albo mi się wydaje. O, tak wyglądają. Taki, no, dość ciemny kolor. Ale spoko, Mama dobra mama dzwonek. dzwoniła. Także tak, moi drodzy, włosy moje się mają i dzisiaj miałam na końcówkach odżywkę, bo mówiłam wam, tak, mówiłam, jestem zakręcona. Odżywkę z kalosa chyba, tak? Kalos, dobrze? Kalos, nie kolos, tylko kalos chyba z kalosa. Nie wiem, jaką ja tam mam, ale taką jedną z tych takich małych kiedyś kupiłam sobie w naturze i nakładam ją na końcówki, na suche włosy, później myję. Właśnie ostatnio bardzo dawno nie używałam żadnej odżywki, więc dzisiaj sobie zrobiłam taką małą regenerację. I słuchajcie, ogólnie połączyłam się z wami, żeby wam pokazać model moich włosów. No włosów też, ale chodzi o okulary, już wam pokazuję. Tak, i Czekajcie, słuchajcie, czekajcie, muszę sobie. O. Okulary, model. Bardzo często się mnie o nie pytacie, kurczę, ale ja nie wiem, który to jest. Widać coś w ogóle, czy nic nie widać? Chyba tak nie będzie widać. takie coś mam tutaj napisane, a z drugiej strony mam napisane takie coś. O. Bardzo często się mnie pytacie o to. A ja wiecie, kurde, nie zawsze mam okulary przy sobie, żeby wam odpisać i napisać. Nie wiem, czy to jest jakiś model, czy nie. Po prostu to, co jest tutaj napisane, No i wam słuchajcie, ogólnie pokazuję. te okulary były tanie, bo za szkła chyba było, nie wiem, ogólnie chyba zapłaciłam 220 zł ze szkłami. Miałam na tamtą chwilę i te szkła mają szkła z niewielką sumą, znaczy tutaj chyba jedno jest 0,75 prawe, a drugie chyba połówkę i w prawym jest astygmatyzm, więc jakieś takie szkło specjalne, więc naprawdę nie zapłaciłam dużo. Nie wiem, czy one kosztowały stówkę, czy no jakoś tak, w każdym razie 220 razem ze szkłami. No, są takie ładne one są, ale troszeczkę wydają mi się teraz, jak tak na siebie patrzę, trochę chyba na mnie za duże jednak. No, ale wiecie, ja mam je w sumie tak po domu, gdzieś do telewizji, do komputera, no, powinnam też mieć do auta, ale rzadko zabieram. No, więc tak, a teraz muszę się właśnie wybrać na dniach do lekarza po skierowanie i iść do okulisty, bo miałam iść w tamtym roku, ale nie 2017, tylko 2016 skontrolować wzrok i jeszcze do tej pory nie doszłam. Tak, bo teraz właśnie pokomplikowali nam w kraju sprawy, że trzeba po prostu do specjalistów mieć skierowania, czyli muszę iść najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, wziąć skierowanie i później dopiero do okulisty, ale muszę się wybrać, bo wzrok na pewno mi się pogorszył, no i też to jest niezbyt odpowiedzialne z mojej strony. No, także moi drodzy, włosy tak, okulary wiecie, jaki model mamy, powiem wam, prawie w pół do pierwszej. I już mam wszystko ogarnięte. Pomidorowa, tak jak powiedziałam, dzisiaj wam na obiadek, więc spoko i już mam free time. Jeszcze muszę teraz ogarnąć jakiś delikatny makijaż, bo później idziemy do rodziców. I tyle. No, także idę chyba oglądać, że tam w tle pielęgniarki lecą. Po prostu no, na kanałach od samego rana roi się od tych wszystkich programów para dokumentów. Dlaczego ja, trudne sprawy, ukryta prawda, sąsiedzi, poznaj swoje prawa, Franki, ktoś idzie, itd., itp. Nie ma czego obejrzeć. Cisza! Cisza! Aluś idzie. Haha, przyszła paczka. Ostatnio zrobiłam zamówienie na e-kobiecej. Tak, e-kobieca. Wydaje, że tak. E-kobieca.pl. Dobra, słuchajcie, fajne w ogóle zdanie. Wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie. Fajnie. No, e-kobieca, dobrze mówiłam. Tak, i słuchajcie, zamówiłam paletkę z Make Up Revolution Flawless 4. Z takimi oto cieniami. Na pewno zrobię wam teścior. Ostatnio widziałam filmik i bardzo mi się spodobała. Real Techniques, czyli gąbka.
Mam nadzieję, że będzie miękka i spełni moje oczekiwania, bo ostatnio gąbki, które kupowałam, tak średnio mi się sprawdzają. I ona była teraz w promocji za 23, chyba 99. Tabletka też była w promocji za 30, chyba 5, a normalnie kosztuje 39. No i zamówiłam podkład z marki Florimar. Znaczy, mówiłam zawsze Florimal. Ary na końcu. Perfect Coverage Foundation. I słuchajcie, oglądałam kilka filmów dziewczyn na temat tych podkładów i dużo dziewczyn mówiło, że niestety są one bardzo ciemne. Ja się zastanawiałam nad 102, a 103, ale niestety 102 nie było. Stówka i 101 były za jasne, więc sobie myślę, dobra, wezmę 103. Ale teraz wydaje mi się, że będzie za ciemny. No ale zobaczymy, zrobię wam na pewno teścior i tego, i tego. I zobaczymy sobie tą gąbeczkę, czy rzeczywiście jest taka fana. No, proszę, małe zakupy. Słuchajcie, pokażę wam tak tylko na szybko. No, kolory są przepiękne, ale jestem zaskoczona wielkością cieni. Są one malusieńkie. Kurczę. Ona tutaj ma 32 cienie. Po 6,25 grama, dobrze ten? 0,625, tak? Dobra, nie bardzo wiem, jak odszukać tutaj. Słuchajcie, weźmiemy tą paletkę, chociażby tą moją nową. O, no, otwiera się. To po prostu, porównując wielkość cienia, no to jest trochę różnica. Wiadomo, no to też jest mała cena, bo to jest standardowo licząc 30-40 zł, tak? 39, ja zapłaciłam 35, no więc też nie ma co wymagać, ale jestem zaskoczona, że one są takie małe. Nie wiem dlaczego, myślałam, że one będą normalnej wielkości, a takie wydaje mi się jakieś malutkie. Nie wiem, albo się już przyzwyczaiłam po prostu do tej palety. I tak mi się wydaje, mam tutaj jeszcze paletę Hani. Dla porównania, Hani cienie mają... mam tutaj napisane, po ile one mają. Nie mam gramatury chyba, ale na przykład Hani cienie. O, to też jest różnica, nie? No więc jakoś jestem przyzwyczajona do takiej gramatury. Czyli no, wielkość, nie wiem, cieni Maka, cieni Inglota, takie są jak Hani. No a tutaj jest takie są maleństwa. Tak, te mają 1,8 grama, a te mają 0,60, tak, 0,62 licząc. No, także tak to wygląda. A te od te tutaj z Violet Voss, wiecie co, zaraz poszukam opakowania na kartoniku. O, wagany to jest tutaj 1,26, dobrze czytam tutaj. Bo nie widzę jakiejś informacji o... I nie wiem, czy to rzeczywiście to jest 1,26, jeden cień ma. Nie wiem, nie mam pojęcia tutaj. Nie widzę nic innego, także dajcie mi znać jak coś. No, ale przetestujemy. Makeup Revolution. Wyszykowałam Alexa, teraz ja się szykuję, bo muszę skoczyć do miasta. Słuchajcie, czytam sobie komentarze na... Aha, i nagram dla was filmik głosowy. No, ale nie będę mówiła, jakie zobaczycie sobie. Na pewno pojawi się kilka włosowych, bo kilka rzeczy mnie prosiłyście, ale w każdym razie wracając do tego, co chciałam wam powiedzieć, to czytam sobie komentarze na YouTube pod moim ostatnim filmem, vlogiem. I w sumie dwa chyba komentarze pojawiły się o podobnej treści, czyli żebym... No nie wiem, gdzieś z vlogami wyruszyła dalej, nie wiem, gdziekolwiek was zabrała, ale nie takie vlogi siedzące w sypialni. I słuchajcie, jak mam być z wami szczera, to mnie osobiście mega denerwują takie komentarze, bo o ile gdzieś tam na przykład w filmikach kosmetycznych możecie nakierowywać, na przykład Paula, zrób test podkładu takiego i takiego, przetestuj, nie wiem, taki i taki korektor, albo na przykład jakąś paletkę, albo nie wiem, no zrób właśnie taką, a nie inną fryzurę, tak? Czyli fajne jest takie coś, jak dajecie pomysły.
na filmiki, które ja jestem w stanie jakieś tam zrobić, o ile gdzieś tam budżet pieniężny mi pomoże, czy też właśnie moje zdolności i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, pisanie komuś, że, no czy komuś mi tutaj akurat w tym przypadku, żebym, nie wiem, zabrała was gdziekolwiek, no tutaj akurat jedna z was napisała, że nawet do kuchni, albo z Frankiem na spacer. Kurczę, wiecie co, ja nie wiem, czy dla was interesujące byłoby, jak idę z Frankiem na spacer po miejscowości, która jest teraz paskudna, brzydka, i po prostu dołująca i wręcz po prostu wpędzająca w depresję, bo jest po prostu szaro, buro i ponuro, chlapa to wiecznie pada deszcz, trawa jest błoto i no nie ma nic z tym interesującego. Do kuchni, no dobra, do kuchni mogę was gdzieś tam raz na jakiś czas zabrać, dlatego że no gdzieś tam coś gotuję, ale to też nie jest nic takiego spektakularnego, co nie wiem, chciałabym wam pokazywać. Ja włączam kamerę wtedy, jak gdzieś tam mam coś do powiedzenia, tak? I nie mówię, że wszystko jest interesujące i po prostu siedzicie z otwartymi oczami i buzią, ale ja traktuję vlogi jako coś takiego mega spontanicznego, coś takiego naturalnego, że siedzę właśnie teraz bez make-upu, włączyłam kamerę i po prostu do was gadam, bez jakiegoś, nie wiem, celu konkretnego. Po prostu takie jakbym, wiecie, jakbyśmy usiadły teraz w tym momencie na kawie. To jest dla mnie vlog. Vlogi dla mnie, oczywiście jakbym gdzieś, nie wiem, była... nie wiem, jeździła i tak śniadanie jadła w jakiejś restauracji, obiad jadła w innej restauracji, chodziła 4 razy w tygodniu do kina, do galerii, no to na pewno bym wam bym was też zabierała, ale to nie jest moje życie. Moje życie to jest dom, rodzina, moja babcia, moi rodzice i tak, ja się z tego cieszę. To jest po prostu coś, co ja uwielbiam i ja po prostu z tego czerpię jak najwięcej energii, siły i to jest dla mnie po prostu takim motorem zapędowym. No i tak wygląda moje życie. Ja nie będę, nie wiem, na siłę teraz kurde siedziała i dobra Mateusz, ej słuchaj, może pojedziemy, nie wiem, do Karolinki, bo wiesz, no musiałabym coś nakręcić do vloga. Albo nie wiem, chodźmy gdzieś, ubierajmy się, idźmy, albo jedźmy, nie wiem, na spacer do miasta, albo idźmy do kawiarni na lody, bo muszę coś nakręcić do vloga. Nie zrozumcie mnie źle, po prostu dla mnie vlogi są czymś naturalnym, spontanicznym. Ja wiem, że nie każdemu musi się to podobać, ja wiem, że niektóre z was może się tutaj nudzą, ale no kurczę, ja nie wiem, ja nie chciałabym robić czegoś na siłę, ja nie chciałabym robić czegoś na pokaz, żeby po prostu wam tylko i wyłącznie pokazać, bo żebyście, nie wiem, no... No nie, no to nie ma sensu, no to nie jestem ja. Ja nie lubię robić czegoś na pokaz, ja robię wszystko naturalnie, spontanicznie. To, co po prostu leży mi na serduchu, na wątrobie, na żołądku jest pokazywane. I tyle, lubię sobie do was pogadać i mówię, ja traktuję vlogi jak kawę z koleżanką, tak? Czyli siadamy w kuchni, bądź też w salonie, bierzemy kawę, herbatę, ewentualnie jakieś ciastko i siedzimy i rozmawiamy ze sobą, tak? Niekoniecznie ja tą koleżankę idę i zabieram na miasto na kawę albo, nie wiem, do kina i w tym kinie siedzimy i oglądamy film, tylko po prostu ja chcę z nią porozmawiać. Tak jak koleżanka z koleżanką, coś zwierzyć się, powiedzieć o czymś nowym, co widziałam, co słyszałam, poplotkować, jak to się mówi. I tyle, mi zależy, żeby moje vlogi tak wyglądały, także kurczę, ja broń Boże nie mam pretensji i broń Boże nie odniosłam tego jako hejtu, bo dziewczyny pisały to w bardzo miły, kulturalny sposób, a to, że mnie to denerwuje, to jest po prostu takie moje widzimisię, że ja się po prostu denerwuję, znaczy denerwuję, no może nie denerwuję, tylko to jest takie, wiecie, no kurczę, akurat to jest takie, powiedzmy, mówię, spontaniczne, naturalne i to jest takie moje i po prostu chciałabym, żeby to pozostało takie moje, tak? Także słuchajcie, no... przykro mi, jak się nudzicie, no ale no ja też was na siłę, nie wiem, trzymać nie mogę i nie mogę was zapewnić, dobra, proszę zostańcie, będę was gdzieś zabierała, no bo nie mogę wam tego obiecać. Być może przyjdą takie dni, że będę was gdzieś zabierała, może będzie cieplej, właśnie będziemy wyjeżdżali gdzieś nad wodę, czy w ogóle gdzieś właśnie pojedziemy w piękne miejsca, nie wiem, na jakąś wycieczkę, to was po prostu zabiorę wtedy ze sobą, ale teraz tak naprawdę nie ma gdzie, tak naprawdę ja nie wychodzę, a na siłę wychodzić nie będę, tylko dla vlogów, no bo to jest bez sensu, tak? Także mam nadzieję, że moi wierni widzowie, którzy są tutaj ze mną zawsze od początku, mimo wszystko się nie nudzą, a jak nawet się nudzą, to się po prostu mimo wszystko ze mną ponudzą, bo no ja mówię, nie wszystko co w życiu robimy, widzimy, oglądamy, nie wiem, dotykamy, nam się w 100% podoba i po prostu jest zawsze takie zatrważające i po prostu szałciał. No i tyle, także chciałam wam tyle powiedzieć. Tak tutaj bazą wyjaśnienia, że po prostu no ja nie będę nic na siłę zmieniała, no bo to jest po prostu bez sensu. Dla mnie to już nie byłyby vlogi, tylko jakieś wyreżyserowane filmy, do których ja nie mam serca.
a to chyba bez sensu. Poza tym ja uważam, że nie wiem, tak jak na przykład vlogmasy były, no to po prostu na YouTubie było tyle tego wszystkiego, taka różnorodność, na niektórych kanałach otwieranie kalendarzy, jeżdżenie na zakupy do galerii handlowych, pokazywanie, nie wiem, wystrojów tych galerii, było po prostu tyle, tyle było tego wszystkiego, więc myślę, że jest w czym wybierać, tak? I jakbyśmy wszystkie zaczęły kopiować i tak samo robić, każda na każdym kanale byłoby otwieranie tych kalendarzy, to ja myślę, że po prostu wy byście tutaj, no ja nie wiem, was wymiotowały już naprawdę tą nudą, no bo ile można, tak? No jedni robią to, drudzy robią to, o. I myślę, że to jest właśnie w tym fajne, że jest różnorodność i ja bym sobie życzyła i chciałabym, żeby ta różnorodność była jak najdłużej na YouTubie, bo jak zaczniemy wszystko robić na jedno kopyto, testować te same ciągle paletki, bo ja w ogóle zauważyłam, że teraz jest tak naprawdę... Tylko, że to jest chyba naturalną taką rzeczą, że naprawdę na większości kanałach są te same paletki, te same podkłady, wszystko praktycznie to samo, tak? Także pojawiła się tabletka, powiedziałam tabletki? Paletka Huda, no to po prostu na 50 kanałach jest ta paletka Huda. I to jest z jednej strony fajne, tak, bo znamy dużo recenzji, ale z drugiej strony, no... Kurde, brak tej różnorodności, tak? Brak tego po prostu, no takiego czegoś, co było kiedyś na YouTube. Że gdzieś tam dziewczyny kupowały same te produkty, testowały, wyszukiwały przede wszystkim fajnych rzeczy. Ja na przykład uwielbiam filmiki u dziewczyn, które szukają zamienników, tańszych zamienników drogich marek. I to jest po prostu mega. To są dla mnie najwartościowsze filmiki. A takie powtarzanie i wieczne pokazywanie jednego i tego samego, to jest takie trochę... No nie bardzo. Ja lubię szukać, no powiedzmy, nowości, nowych rzeczy i raczej na tym się skupiam. Oczywiście kupuję też rzeczy z polecenia, ale jakoś tak nie lecę w te wszystkie trendy i nie kupuję, wiecie, pojawia się paletka Huda, no to po prostu teraz, ja nie wiem, no tydzień czasu nie będę jadła, ale kupię sobie paletkę Huda, bo ona jest na czasie, bo większość ją ma. Nie tędy droga, ja po prostu uważam i chciałabym i życzyłabym sobie tej różnorodności na YouTube, mimo wszystko, żebyśmy miały po prostu wybór. Fajne jest to, że poznajemy kilka opinii danej rzeczy, ale po prostu jak tego już jest za dużo, to po prostu to jest za dużo, no jak to się mówi od nadmiaru, co za dużo, to niezdrowo, o może tak, im więcej na głowie, niby lepsze wrażenie, no ale nie, no ja po prostu jestem za różnorodnością, także moi drodzy, tyle mojego tutaj gadania, 8 minut, Boże Chryste. Dobra, ja zmykam, znaczy nie zmykam, bo siadam tutaj, nagrywam wam, nie nagrywam, najpierw się muszę ogarnąć, później nagram coś głosowego i muszę jechać do miasta. Także buziaki i mam nadzieję, że zrozumiecie mnie, będziecie dla mnie wyrozumiałe i po prostu zrozumiecie to tak, jak chciałam wam to przekazać. Także o, i ktoś do mnie napisał, także patrzcie, jaki dostałam piękny fartuszek. W groch. Wygląda po prostu jak jakaś sukienka. Moja była szefowa, była właśnie w sklepie i mówi, że przywiozła dla mnie fartuszek, bo zamówiła dla siebie, no ale na nią rozmiarowo przyszedł dużo, dużo za mały. No i powiem wam szczerze, że jest po prostu przepiękny, przeuroczy w takie grochy. Ja ogólnie uwielbiam motyw grochów. Mam taką, wiecie, sukienkę taką, wiecie, bardziej wyjściową, spódnicę w grochy, takie duże grochy, też miałam ostatnio na 18, którą po prostu bardzo, bardzo lubię. Ogólnie motyw grochu jest, no jest taki fajny, słodki, po prostu taki super, a w połączeniu z czernią, moją ulubionym kolorem, to po prostu wygląda przepięknie, w ogóle fartuszek szałcia, wow. I wiecie co, nie pozostaje mi nic innego, jak go na siebie włożyć i zacząć działać. Dziś mamy sobotę, więc kłania się sprzątanie i ogólnie wiecie co, jakbyście pytały, bo może zapytać, on jest z Home and You. O. Tak, także tak wygląda, tutaj nawet ma jakieś dwie cyrkonie, kieszonki, no elegancko, po prostu elegancko. Super, a w ogóle wiecie co, czego nie lubię w swojej sypialni? Ogólnie nie, kocham swoją sypialnię, jest po prostu przepiękna, uwielbiam ją, ale najbardziej nie lubię w sypialni, Gazia, że jedzie, składać łóżka. Po prostu jak mam składać łóżko, jeszcze same poduszki i kołdra to nie, ale prześcieradło. Ja mam w sumie tu dwa prześcieradła, bo jedno kupiłam takie na gumce szare i chciałam takie mieć, ale mimo, że kupiłam dwa, Boże, to jest 1,60 m na 2 łóżko, to prześcieradło tu na długość jest ok, ale tutaj niestety po bokach mi wychodzi, no więc założyłam to, które było razem z pościelą, no a to było wszystko ok właśnie do prania, jak tam kiedyś wcześniej pierwszy raz wyprałam, to po prostu od tamtego momentu zeszło się i wiecie, z tej strony wkładam, to z tej mi wychodzi, jak z tej włożę, to z tej mi znowu wychodzi i takie po prostu bieganie od jednej strony do drugiej, no więc nie lubię składania łóżka, a tak poza tym uwielbiam swoją sypialnię.
Dobra, kochani, słuchajcie, bo jeszcze chciałam Wam nawijać i nawijać w tym vlogu, ale spojrzałam, że już mam wystarczającą ilość materiału, nawet za dużo na tego vloga, więc przyszłam się do Was pożegnać tutaj z trzymającym nogą Frankiego, bo mam tutaj kanapkę. Oczywiście, jak widzi jedzenie, to po prostu wszystkich by zamordował, byleby zjeść to coś, co jest przeznaczone do jedzenia, a to nawet czasami coś, co nie jest przeznaczone do jedzenia. I słuchajcie, w ogóle ja jestem taka, powiedzmy, poschizowana. Franki, ogarnij się. Poschizowana jest 22:50 i tak Alex pojechał do Marcina, ja jestem ogólnie sama w domu. A się okazało, że jakiś dziwny, podejrzany pan kręci się u nas po osiedlu, tak dziwnie zachowujący się, i po prostu, wiecie, to jest dobre w wiosce, że wszyscy się tutaj znamy. Jak pojawia się ktoś obcy, to już wszyscy wiedzą, że jest ktoś, kto jest to ktoś obcy. Wiecie, jest zaraz przyglądanie się, badanie, kto po co tutaj przyjechał i na ile. No i właśnie taką drogą, powiedzmy, pantoflową doszło. W sumie tak naprawdę nie wiem, czy ktoś inny go zauważył, ale chyba nawet, powiedzmy, tutaj my zauważyliśmy, że ktoś dziwny się kręci u nas po osiedlu, ktoś tak dziwnie się troszeczkę zachowujący i tak naprawdę nieznanego pochodzenia od dłuższego czasu, bo to nie było, wiecie, że przyszedł 5 minut i po prostu my już panikujemy, tylko to się jakoś kilka godzin trwało. W każdym razie co w ogóle z tym panem się stało, to ja nie wiem, ale w każdym razie chodzi po prostu o to, że ja mam tak, powiedzmy, rozbudowaną szeroko wyobraźnię co do straszenia samej siebie i ogólnie wszystkich dookoła, chociaż, wiecie, staram się tego nie robić, ale głównie sama siebie straszę, że po prostu aż jestem sama pod wrażeniem takim negatywnym, bo po prostu weszłam do domu, bo byłam u Sandry. Sandry mąż mnie odprowadził oczywiście, bo no, jednak boję się i ogólnie Sandra też się bała, mówiła, że nie chce mieć mnie na sumieniu, czasem śmiała się. W każdym razie odprowadził mnie i ja musiałam wyjść z Frankiem, to oczywiście, wiecie, z Frankiem to trochę bezpieczniej, ale wchodziłam do domu, miałam, jak wychodzę ze sobą Frankiego samego, przepraszam, to mam zawsze sypialnię i Alexa pokój zamknięty. Musiałam wejść do Alexa pokoju, zamknąć okno i tutaj do sypialni, wiadomo, siłą rzeczy, bo tutaj śpię. I po prostu chodziłam do sypialni, wiecie, z takim, po prostu z duszą na ramieniu i tak czekałam, czy ktoś wyskoczy, czy ktoś nie wyskoczy. Taki schiz i cały czas się oglądam gdzieś za siebie, zaglądam do okien, patrzę, czy ktoś nie zagląda, bo wiecie, ja mieszkam na parterze, więc to jest ta obawa. Jak mieszkała na drugim piętrze, tak jak Sandra, to mi się nie przejmowała w ogóle, bo kto tam dotrze do tego drugiego piętra, ale taka jestem po prostu poddenerwowana i wręcz pobudzona. Zrobiłam sobie kromkę chleba, piję herbatę i kładę się do łóżka przerabiać jakiś filmik, ale ogólnie jestem taka przestraszona. Teraz Alexa przez kilka dni nie będzie, bo jest u Marcina, Mateusz też ma drugą zmianę, więc ja jestem sama i cisza. Cisza. Tak, i ja będę po prostu... Franki, to jest moja kolacja, ty przed chwilą jadłeś. No. I ja po prostu... Wiesz, że nieładnie jest przerywać komuś, ktoś mówi? No, cicho. No. Tak, i w każdym razie taka będę w tym tygodniu, wiecie, już taka wystraszona, bo... No bo tak, mam po prostu, taka moja wyobraźnia jest wielka. Dobra, miałam dużo nie mówić, także żegnam się z Wami, całuję Was bardzo mocno, dajcie mi znać, czy Wasza wyobraźnia też na poziomie takiego strachu o swoje życie i zdrowie jest też tak szeroko rozwinięta, czy tylko po prostu są takie wyjątki, jak ja, się zdarzają. Także, moi drodzy, słuchajcie, żegnam się z Wami późno, życzę Wam dobrej nocy, jeśli oglądacie to wieczorem, a jak nie wieczorem, to miłego dnia. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Buziaki.